Cześć, sporo się ostatnio dzieje, zatem dzisiaj, minimalnie przed połową września, lecimy z pierwszymi newsami za ten miesiąc. News ze świata, Specialized pokazał niedawno Tarmaca SL8 w końcu oficjalnie, teraz pokazał Roubaix SL8. Cudów tu wielkich nie ma, rower się bardzo nie zmienił, dalej ma Future Shocka, czyli taki mały amortyzatorek w widelcu, pewnie będzie absurdalnie drogi, nawet specjalnie nie przyglądam się cenom, bo na pewno są odjechane w kosmos. Jakichś wielkich, rewolucyjnych zmian tam nie ma. Podobna geometria, podobny kształt roweru. Drugi news z Polski. Dużo dla mnie ciekawszy, bo dużo bardziej w zasięgu naszych portfeli. Premiera roweru zupełnie nowej konstrukcji w ofercie Loka Bikes, takiej małej manufaktury z Wrocławia. Na kanale znajdziecie film o tej marce, jeżeli jesteście zainteresowani, i znajdziecie też film z niedzieli z premierą ich modelu Road Plus. Jako pierwszy w Polsce miałem nieukrywaną przyjemność przejechać się tym rowerem. Może się trochę za bardzo napaliłem, bo natrzaskałem prawie 100 km i ledwo wróciłem do domu, naprawdę na dużej bombie, ale rower jeździ naprawdę fantastycznie. Kosztuje 2400 w tej specyfikacji, na której akurat jeździłem. To już mamy karbonową ramę, karbonowy widelec, elektryczną grupę Shimano 105, karbonową sztycę podsiodłową, karbonowe koła ARV od Dandy Horse, także bardzo przyzwoity model. Kół opony 32, można tam maksymalnie włożyć 35, ale można też włożyć jakieś szybkie 28 i mieć naprawdę pełnowartościową szosę do ścigania. Także ja osobiście widzę sens w takim Road Plusie, bo jest to taki gravel w lekki teren dla kogoś, kto chce bardzo szybko jeździć i jeździć również rasową szosą, lekką, zrywną, sprawną, którą można się pościgać. Albo można iść dalej w stronę gravela i wtedy czy inne modele Loka, czy wielu innych producentów po prostu kupić rasowego gravela, ale on wtedy jest cięższy, jednak na szosie za to płacimy, bo jedzie się trochę wolniej. I ostatni news techniczny ze świata, jakkolwiek go tam zaklasyfikować. Wahoo pokazało nowy trenażer. Wstępnie na pierwszy rzut oka wygląda to jak V6, czyli ich ta najnowsza konstrukcja, postawiona na takiej lekko pływającej podstawie przód-tył. Będzie trochę droższa. Czas pokaże, jakie to będzie miało funkcje, co i jak, bo na razie jeszcze tam jakichś specjalnych informacji o tym nie przekazali. Tyle, że dość duży i dość ciężki, tyle było widać na żywo na pierwszy rzut oka. Trenażer już jest chyba w Polsce dostępny albo będzie za moment. A jak jesteśmy już przy trenażerach, to w zasadzie mogę Wam powiedzieć, że w dobrej cenie jest za to inny trenażer Wahoo, a zresztą mam tu jeden taki, to jest model Kicker Core. Ten akurat czasem tutaj jeździ. Ta maszyna kosztuje 2699, teraz w oficjalnej promce. Nawet za 2599 można go kupić, wrzucam Wam link pod filmem. Można go też wypożyczyć w wypożyczalni, też wrzucam Wam link pod filmem. Także jak się skończy piękny, trzeba przyznać, w tym roku wrzesień słoneczny i zacznie padać i trzeba będzie jakoś wytapiać tłuszcz i robić nogę na przyszły rok właśnie stacjonarnie na trenażerach, to myślę, że ten Kicker Core będzie robił robotę, bo jest to naprawdę fajna, sprawdzona konstrukcja, a w tej chwili jest relatywnie tanio. Dzięki za obejrzenie tych newsów. Piszcie pod filmem, jak macie jakieś uwagi, komentarze albo cokolwiek tam ciekawego. I do zobaczenia jeszcze tym razem na rowerze lub w kolejnym wideo. Hej!